kiedy dostajemy film pod tytułem Władca Lalek 6. Przekleństwo Władcy Lalek? To już dokładnie wiemy, co będzie się działo. Curse of the Puppet Master. Zobaczycie, ja was kiedyś za to do... że wybieracie mi tak cudowne filmy. Myślałem, że Droga bez powrotu była beznadziejna. Myślałem, że odcinki, tak, teksańskie masakry, że szczęki były beznadziejne, ale to, co dzieje się w tym filmie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Dobra! Lecimy. A skoro kultowe horrory, to zdradzam fabułę od A do Z. Więc mi nie pisać w komentarzach: ej stary, nie napisałeś, że będziesz zdradzał. Będę zdradzał, więc słuchaj. Żeby było śmieszniej, posłużę się, a czemu nie, posłużę się tutaj tymi pięknymi... Mam ściągę Wikipedia, słuchaj, fabułę walę z Wikipedii, więc słuchaj, jaka jest piękna. Pan Magra jest aktualnie posiadaczem laleczek Tulona. Próbuje on usilnie ożywić swoje własne twory, ale nie udaje mu się to. Pewnego dnia dostrzega talent młodego chłopaka, który pracuje na stacji benzynowej. No i koniec. Cześć, nawet komuś się nie chciało napisać fabuły całej, bo tam jeszcze jest dużo, tam jest jeszcze... Bo się okazuje, że potem ten młodziel przychodzi do niego do domu. Ten robi pokaz, oczywiście. Jest tam ten Six Shooter, oczywiście, jest Pinhead, kto tam jest jeszcze, Tuneler i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie ten młodziel się zakochuje w córce tego, a wcześniej był jakiś inny uczeń, ale teraz już go nie ma. Potem go po drodze wziął i próbował go zmienić w lalkę i wywiózł go do lasu i spalił. Czaisz, ogarniasz? Ja nie, to po prostu, ale słuchaj, to potem ten przychodzi, coś zrób normalnie, a on jest trochę, niedorozwinięty albo coś normalnie i nie jest, no ale tak wiesz, tak niby myślał. No i potem się okazuje, że ktoś tam próbuje jego dziewczynę, która nie jest jego dziewczyną, ale się chyba zakochują, ktoś próbuje jej zrobić, on ich ratuje, potem ktoś próbuje znowu i potem wysyłają tego, żeby on, i ta lalka go zabija w ogóle, potem się wszystko okazuje, że jednak ten stary, on jest zły, bo on jest zły, bo normalnie on postanawia, dobra, no to w takim układzie ja spróbuję tak, co robi Tululon, że wezmę i spróbuję tego właśnie fajnego, co jest taki upośledzony, ale zakochuje się w córce i wiesz, spróbuję zrobić z jego lalkę, a w międzyczasie on ma horrorowate sny, bo mu się wydaje, pewnego dnia się budzi, że jest drewnianym chłopcem naprawdę, patrzy, o Geppetto. Normalnie, ogarniasz, nie, no, ale tam się okazuje, że próbuje go zmienić, ale się nie udaje i lalki się o, zrobiłeś z niego normalnie, on był super fajny, bo on nas naprawiał, bo on nas rzeźbił, bo tego tutaj w ogóle i tak dalej, ogarniasz, no to dobrze, no to wiesz, jaka jest fabuła. Film kosztował bagatela bajeczna, naprawdę bajeczne, 250 milionów, chciałem powiedzieć, tysięcy dolarów. To jest rok 98, ładnie jest napisane po polsku na Wikipedii, direct to video, czyli prosto na wideo, chociaż 98 to raczej bardziej na DVD. I tak się zastanawiałem, no skoro film jest w bluzganych recenzjach, no to wiesz, że to jest film. Dobra, tego się nie da oglądać. I dobra, może zacznę od pozytywów. Dobra, żartowałem. Wiesz, że chciałem ci zrobić w normalnie, zawsze tak jest, że tak jakoś to próbuję ogarnąć, bo... Okej, okay. No dobra, to już jest szósta część. Film ma w tytule Przekleństwo, no więc... No czego się spodziewałeś, że to będzie dobre, że to będzie fajnie, że to będzie otworzył oczy i mówisz, ależ to jest piękny film, normalnie imponuje mi inteligencją. Imponuje mi grą aktorską i efektami specjalnymi, po prostu rewelacja, naprawdę rewelacja. Od razu można było mu dać 15 złotych malin. Z tym filmem jest, chciałem powiedzieć, problem, ale z tym filmem są same problemy. Zacznę może od tego, z lalki, no to Władca Lalek 6, no gdyby nie było lalek, to byłoby beznadziejnie, ale dostajemy tutaj lalki i jedna zagwozdka. Jak będziesz oglądać ten film i będzie, zaraz, ale ja tę scenę widziałem już, i tą też. Tak, i się okaże, że widziałeś, ponieważ aż 95% scen z lalkami, w tym filmie z lalkami oczywiście, to jest wycięte z poprzednich części. No, jak masz budżet 250 tysięcy dolarów, a dobrze wiesz, że animacja poklatkowa to jest naprawdę czasochłonna i pieniądzochłonna czynność, bo tylko sobie wyobraź, że jedna sekunda to są 24 zdjęcia, a jeżeli się lalka pojawia przez 10 minut, no, pomnę sobie i tak dalej, to już dokładnie wiesz, o co chodzi. No i w tym momencie okazało się, że tak, będzie lepiej. No, dodali nam nowego, dostajemy nowego kolesia, ale w tym momencie polskiej Wikipedii nie ma napisane, jak on jest, a ja nawet sprawdziłem to 10 minut temu, ale już zapomniałem, bo ten film jest tak cudowny, że mi się już zapomniało. W każdym razie rzeczywiście, film
film jest cudowny, nawiązując do wcześniejszych genialnych filmów. To był chyba Hellraiser 48,5, ten co go zrobili w 21 dni, ten film, tamtego zrobili, a ten film nakręcili w 8 dni. Można nakręcić dobry film w 8 dni? Nie można, nie da się zrobić, nawet nie wiem jakbyś chciał, a tym bardziej, że skoro masz 8 dni, no to jest jakaś taka sytuacja, że ty animacji poklatkowej nie zrobisz. I też pytacie czasami w komentarzach, o, jestem ciekaw, a po oni kręcą te kolejne części. I sprawdziłem i okazało się, że poprzednia część, która była The final chapter, this is the game over, motherfucker, we are finished, knockout, no more, normalnie, cezik i tak dalej, wiecie, nie? Gotta move out to the next fantastic project. No i okazało się, że tamta poprzednia część była wielkim sukcesem finansowym. No, wielkim sukcesem, czyli popatrzmy, sprawdzę, tak, na żywca normalnie. Zobaczymy, czy będzie ile, jaki był budżet. No nie ma, no zaskakujące nie ma. W każdym razie, domyślam się, że budżet nie był większy niż 250, ale sprzedało się go na tyle kaset wideo, na tyle VHS-ów, na tyle tych DVD i chyba jeszcze Blu-rayów nie było. No ale nieważne. I fani domagali się, ponieważ stwierdzili, ale piąta część jest Wościu ma normalnie, ty dawaj, dzwonię. Ty, Galerian, obejrzyj się, normalnie. Ty, ten film cię powali, taki jest świetny. No i zaczęli się ludzie kombinować, dzwonić. No i się okazało, i dlatego ten film powstał. I ja się zastanawiałem, okej, ale jak to jest możliwe, że film, który założenia mamy mieć, no, lalki, które zabijają, okej, i są. Ponieważ te lalki są znowuż, nie są złe. No one są dobre, bo znowu złym jest ten właśnie cały profesor, ten Magra, George Peck. George, nie myli z Gregorym, George, tak, to jest jego wujek, siostry, brata od strony ciotecznej babki, ta co da Trumpowi, wujkowi, Stefanowi, tak, to jest właśnie on, to jest ten koleś i on tutaj gra główną rolę tego profesora całego. No i rzeczywiście jakoś tak stwierdzili, więc... No, chciałbym powiedzieć, fabuła, no jakaś tam jest, jakiś taki zarys tej fabuły jest, coś tam się pojawia, no ale to jest szósta część, to jest przekleństwo, już wiem, było przekleństwo Michaela Myersa, było przekleństwo takie, siakie, strakie i owakie i były różne, ale tutaj jest przekleństwo, no mi się ciśnie na usta i inne przekleństwo, no ale wiemy teraz, że chodziło o to, żeby włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Schmal, tak, musi się zgadzać, a skoro zarobił poprzednie część, to tutaj też damy jak najbardziej. My chcemy, ażeby to były ciekawe, fajne, krwawe, powtórzę, krwawe. Nawet z moją dykcją się udało zrobić, tak, coś takiego powiedzieć, ale się nie dało zrobić dobrego filmu, więc no fabuła nigdy nie miała być wyszukana. I chyba była bardziej wyszukiwana gdzieś tam w śmieciach, ale taka jakaś jest w każdym razie, więc jest tutaj sobą. No nie czarujmy się, że będzie pięknie aktorsko, że będzie rewelacyjnie, bo to nie będzie naprawdę. Mięsny jeż przy tym to jest naprawdę, niedługo będą te były Globy, teraz będą niedługo Oscary, proszę bardzo, można jak najbardziej wręczyć, bo tak to jest. I w tym filmie, no mać, czy jest coś, co się zgadza? No tak, niespecjalnie. Ten film nie wnosi nic. Okej, no dobra, może do uniwersum coś tam wnosi? No, ktoś tam mamy jakiegoś ziódka, który próbuje zrobić na nowo lalkę, bo gdzieś tam próbuje jakiś sekret Tulona przenieść, wymieć. No ale to nie jest dobre. No naprawdę, to nie jest dobre. Nawet jeżeli oglądasz ten film na zasadzie, o, jestem wielką fanką tej serii, uwielbiam normalnie Pinhead na prezydenta, Pinhead rules, motherfucker, on jest cool i super. No to tutaj, no to nie ma takiej możliwości, bo może byśmy pomyśleli, okej, to jest kontynuacja absolutnie. Może byśmy pomyśleli, że może rzeczywiście coś wniesie do uniwersum, rozbuduje tę fabułę, przepraszam bardzo. Może rzeczywiście to będzie piękne, cudowne i fajne. No ale tutaj widzisz, leci zwiastun i to nie wygląda dobrze. I to naprawdę nie wygląda dobrze, nie wygląda sensownie. Chciałbym mieć coś, cokolwiek, co by sprawiło, że o proszę bardzo, ta rzecz jest fajna. Tak sobie patrzę, biorę moje notatecki, notateczki piękne i tak myślę, ten film powinien mieć podtytuł Tandeta. No ma przekleństwo, więc może powiedzmy, może być, co byś chciał tutaj jeszcze. VFX to jakiś okrutny żart. No tak, budżet 250 tysięcy dolarów, to mówiłem wcześniej. A jeżeli myślisz, że oglądasz to, tę recenzję na swoim telefonie, na swoim laptopie i sobie myślisz, ale bym zrobił taki film normalnie, ale mam laptopa, nie da rady go, przecież nie da rady go zmontować na laptopie? Właśnie ten film był zmontowany na laptopie, nawet twórcy się szczycili, patrzcie, zrobiliśmy takie świetne kino, taki super film, że on się dał zmontować na laptopie. Wiecie co?
ja sobie sprawdzę, ja sobie odwinę, bo te wszystkie rzeczy są na YouTubie. I ja zobaczę, kto miś tam chwalił, że słuchaj, jak pytałem, co omówić. I tam ktoś pisze, o ja poproszę, proszę bardzo, Wacalalek, świetne kino i tak dalej. Ja sprawdzę, jak ja zobaczę, dowiem się, stary, ja sprawdzę twój adres normalnie pewnego dnia, zobaczysz, co się stanie. Co, że policja, że skarbówka, że ja z baseballem? Nie, gorzej, zamówię ci w Empiku normalnie całą paczkę filmów Patrycjusza Wegety, dodatkowo dorzucę jeszcze całą paczkę Władcy Lalek i wtedy se pogadamy, bo ten film się naprawdę do niczego nie nadaje. Ten film jest bzdetny, tandetny i tak jak mówiłem już na początku, ja myślałem, że... No, że były już serie jak Droga bez powrotu, gdzie odbiliśmy się od dna, dno się oberwało, spadliśmy down there, motherfucker, we are gone, we are dead, nie ma nas. Ale się okazuje, że no tutaj jest już dużo, dużo, dużo gorzej, więc ten film jest jak najbardziej odradzany. Nie, stary, daruj se, naprawdę, daruj se, nie oglądaj, bo powiem w ten sposób. Znowu już się odwołam do tego, co wy piszecie, co wy czasami tam wrzucacie. O Marcin, o czy będzie recenzja tego, a czy to będzie bluzgana? No poczekaj, obejrzyj, chcesz wiedzieć wcześniej? Proszę bardzo, daj wsparcie, to się dowiesz, przedpremierowo sobie obejrzysz. Ale normalnie mi się aż czasami nie chce takie rzeczy mówić na zasadzie, o tak, będzie bluzgana, bo będzie ten... Ja nawet oglądając te filmy, ja nie mam w zamyśle, o to będzie złe, to będzie dobre. Nie, ja tylko oglądam i przychodzi mi do głowy piosenka Glory Gaynor. I will survive. Nie, I will survive. Także odpuść, naprawdę odpuść, bo to jest coś... O ja cię, po prostu to boli, naprawdę to boli. Ten film, oglądanie tego filmu na własne ryzyko, wiesz, jak nieraz jest na tam papierochach czy na czymś, że minister zdrowia ostrzega i tak dalej, to ten film od dzisiaj ma pieczone, przebitą skruch ostrzega. Oglądasz na własne ryzyko, a jak ci s***i łeb, ostrzegałem i to wszystko. Oczywiście skoro są bluzgane recenzje, to montowane są przez Lincolna. Także Lincoln, bardzo mi przykro, ale musisz to wysłuchać, wycierpieć i tak dalej, gdzieś tu będzie zaraz link do jego kanału. A więcej bluzganych, wiem, bo k***a lubić takie rzeczy, więcej bluzganych recenzji, tutaj, gdzieś tutaj będzie, sprawdź się, zobacz. A ja k***a muszę ogarnąć kolejną, o ja cię, kolejną część, pa.